niesamowicie, wiesz, miałem go za normalną postać sportową i się w sumie skreślone. Jako personel go nie lubię, nienawidzę, i zachowuje się nie w porządku i tyle. Cześć, Małgorzata Brzezińska dla kanału Koloseum, ze mną Denis Labryga, już po ostatnim panelu konferencji Cloud MMA 2. Dzień dobry. Siemano. Emocje buzują, bo dużo się działo między tobą a twoim przeciwnikiem. Ja pamiętam, jak na samym początku tych wymian z Mindą powiedziałeś, żeby nie zaczepiał, bo dojdzie do rękoczynów. No i dojdzie. Czy ty jesteś zadowolony z takiego obiegu spraw? Bo wydaje mi się, że na początku miałeś listę innych rywali. Słuchaj, no ja proponowałem, że po prostu chciałbym wyjaśnić, skonfrontować się z całym Villanowem. Reszta osób albo jest w kolejce, albo po prostu się ta początkowa ilość osób się po prostu wykruszyła. Został Minda, wystawiał mi najsilniejszego zawodnika, najlepszego zawodnika z ich klubu. Dobrze, ja to wyzwanie przyjmuję. Wcześniej po prostu chciałem, żeby zrobił pod to wszystko content. Taki normalny, kulturalny. Ale on poszedł w ślady, wiesz, Mirka Oknińskiego, trenera Villanowa, i wiesz, farmazonił na internecie na mój temat i tak dalej. No, to się mijało z prawdą. Kurwił mnie niesamowicie, wiesz, miałem go za normalną postać sportową i się w sumie skreślony. Tutaj często w tym świecie dzieje się tak, że kiedy ktoś chce dostać tą walkę, no to zaczepia w internecie. Tych zaczepek z ich strony było bardzo dużo. Tworzyli jakiś content oparty na tym właśnie, żeby do tej walki między tobą a Kamilem Binną doprowadzić. Co ty sobie wtedy myślałeś, jak widziałeś to wszystko? Czy byłeś już coś... Wiesz, taki byłem zmieszany trochę. Mówię, kurwa, patrzę na to, mówię, co to jest, wiesz. No i nie chciałem mi tak zarobić. Na początku powiedziałem, tak mi się wydaje. Tak, na początku nie chciałem, powiedziałem, że wiesz, to nie jest w porządku z ich strony i nie będę tego promował. No ale co, nikt nie chce się ze mną bić, kurwa, każdy się boi, no to on chce się bić, no i będziemy się napierdalać po prostu. Podejrzewam, że gdzieś tam walka z Michałem Pasternakiem, jeśli byłaby na horyzoncie, byłaby ciekawszym dla ciebie zestawieniem. No tak, myślę, że tak. No. Medialnie, bo Michał jest w tym świecie. Tak, myślę, że tak. No, no ale no co, no, Michał też by musiał przytyć, albo ja bym musiał schudnąć, albo gdzieś na pograniczu byśmy musieli się spotkać. Tutaj jest waga ciężka, będziemy się napierdalać. Teraz jest on na celowniku u mnie, 28 października. Serdecznie wszystkich zapraszam do zakupu reflingu, z mojego reflingu Perperview będzie wrzucony do mnie na bio, Instagram Denis Podłoga Labryga, także zapraszam. Z twojej strony też pojawiały się pewne rzeczy wyciągane na trenera Oknińskiego podczas tego panelu konferencji. Czy ty jesteś zadowolony z tego, że takie rzeczy padły? Czy to jest adekwatne miejsce do takich rzeczy? Wiesz, niekoniecznie, wiesz, ale już no co, jak oni razem brną w tym gównie, no to razem też będą odpowiadać za to, nie? Gdzieś tam twoje nawiązywali do twojej afery, z której wielokrotnie już się wypowiadałeś na ten temat, i pewnie to gdzieś tam było takim zapalnikiem, też podejrzewam. Tak, był to zapalnikiem, ale wiesz, że ja to biorę na dystans. No, oczywiście, wiesz, no, miałem przypadek, troszeczkę taki, kurde, troszeczkę nie na miejscu, wiesz, no, ale wyszedłem z tego bardzo elegancko. Cieszę się, dzięki Bogu, jestem, wiesz, jestem cały i zdrowy, nic mi nie jest. No powiem ci szczerze, że sama byś, jakbyś udała się do takiej osoby, to sama byś się powiedziała, że to jest mężczyzna. Dobrze, że mi powiedziała o tym w trakcie początkowej fazy rozmowy. Grzecznie zrezygnowałem z usługi i po prostu, wiesz, oddaliłem się z miejsca na mieszkanie. Oczywiście chciały rzucały w moją stronę pomówienia i tak dalej. Ja wyczekałem z tą zimną krwią, załatwiłem to jak należy i bardzo się z tego cieszę po prostu, że nie doszło tam do jakichkolwiek rękoczynów, nie? A czy te pomówienia doprowadziły do zerwania jakiejś współpracy? Czy może jakiś sponsor wycofał się ze współpracy? Nie, właśnie nie, wiesz, ja od początku nie owijałem w bawełnę, powiedziałem jak jest, wiesz, także tu nie ma co owijać bawełnę, no słuchaj, miałem impuls, pojechałem, potocznie mówiąc, chciałem spuścić z kija, wiesz, o co chodzi, nie odrobiłem lekcji, bo nie robiłem tego codziennie, kurde, no nie przeczytałem opisu, pojechałem. Prawie się nadziałem, ale jestem cały i zdrowy, także nie złapałem za graty i bardzo się z tego powodu... I zostawiasz to w tyle. Tak, cieszę, a przy tym jeszcze, wiesz, no trochę mnie to gryzie, no bo kurde, to jednak, wiesz, że jednak młodzież patrzy i tak dalej, jestem przykładem jako sportowiec, no a tu taka sytuacja, dlatego też można to obrać w tym kierunku, że jestem tego przykładem, żeby po prostu nie błądzić w tych terenach i nie figlować. I wyciągnąłeś z tego lekcję. Powiedz mi, kiedy zapadła ta decyzja, że ta walka z Kamilem to jednak już teraz, 28 października, od kiedy wiesz o niej? W treningu wiem, że wspominałeś już kilka tygodni temu, że wjechałeś na 11 jednostek treningowych. Nie wiem, czy do tej pory tak jest? To parę dni temu po prostu.
się dowiedziałem, że walczę, dograłem to wszystko na tip-top i działam. Czemu tak późno? No bo to w zasadzie miesiąc walk. No wiesz, no kurde, chciałem początkowo mówię, ino persony z Wilanowa, no ale one nie chciały walczyć. No, a kogo miałeś na myśli? No, nie będę ci mówił. Bo... Czyli może jeszcze się uda. Tak, może się jeszcze uda właśnie, no. No i... mam do przejścia King Konga. Daj Bóg, żeby się udało, będę przygotowany na 100%. Fajne zestawienie sportowe, jako persona go nie lubię, nienawidzę, kurwa, i zachowuję się nie w porządku. I tyle. Mamy tutaj też walkę wieczoru Daniela Omielańczuka z Denisem Załęckim i wiem, że ty z Danielem sparujesz, prawda? Jesteś w stanie coś tam podejrzeć na treningach, czy razem też coś działacie? Tak, oczywiście, nie? Codziennie się widzimy. Daniel też zapierdala 11 jednostek treningowych w tygodniu, niekiedy nawet więcej, no ale szczegółów nie będę zdradzał. Dla ciebie to jest grzejące zestawienie, tak jak dla większości widzów ze względu na ten konflikt, czy uważasz, że jednak to jest jednostronna walka na tyle, że nie będzie tutaj żadnych zaskoczeń? Więc to jako konflikt na pewno jest to o czym gadać. No oni mają realny konflikt, tak jak ja teraz z Mindą, za jego pośrednictwem. No i co, słuchaj, no ta walka będzie naprawdę dobra. Oni mają main event, my mamy co-main event. Zadowolony z takiego obiegu spraw? Jestem zadowolony bardzo. No, troszeczkę nie czuję się komfortowo z tym ze względu na to, że Billy Barnett na przykład gdzieś tam jest po środku karty, gdzie to jest legenda kickboxingu. Naprawdę go się szanuje, jest naprawdę mocnym Francuzem, jeśli chodzi o bitki. No i troszeczkę mi głupio, no ale słuchajcie, to jest organizacje freakowe o charakterze sportowym, rządzą się swoimi prawami, nie? No i jeżeli chodzi o Denisa, to dzisiaj też rozmawiałam z jego tatą i gdzieś tam usilnie chcieliby tej walki z tobą, właśnie chcieliby? Denisa, chcieliby. No. I myślisz, że gdzieś tam będzie jeszcze sens, jeżeli on tak powiedzmy przegra z Danielem Omielańczukiem, żeby do tej waszej walki doszło, czy ty w ogóle rozważasz inną formułę niż MMA z nim? Nie, no kurde, my na tą walkę idę, jak i Denis, jak i ja polujemy już, wiesz, już dłuższy czas, już 2 lata się kręci. Kabarecik, no i co? I myślę, że na pewno sobie to wyjaśnimy. No ostatnio nawet powiedziałeś, że chciałbyś mu zrobić krzywdę i podejrzewam, że zostajesz przy tym statementie. Tak, czysto legalnie w oktagonie. Czysto legalnie na Cloud MMA, ale zobaczymy jeszcze kiedy. Dzięki ci wielkie za rozmowę. Dzięki wielkie, trzymaj się, hej.